Siemka wszystkim, z tej strony Soli i witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj pokażę wam, jak w obecnym sezonie zwiększyć sobie bardzo mocno FPS-y. Mam nadzieję, że odcinek ci się spodoba, pamiętaj, aby zostawić subskrypcję, dzwoneczkiem oraz łapkę w górę, ponieważ aż 90% osób, które ogląda moje materiały, jeszcze mnie nie subskrybuje. A pamiętaj, że jeżeli ci pomogłem, to wpisz mój kod Soli w sklepie i naprawdę dziękuję ci za to, jeżeli to zrobisz, ponieważ jest to mega wsparcie dla mnie. A już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Więc jedyne, co będziecie potrzebować dzisiaj w filmie, to po prostu paczka, którą dam wam do pobrania. Będzie do pobrania w opisie i w przypiętym komentarzu. I po prostu musicie sobie ją pobrać i wypakować. Jeżeli nie wiecie, jak ją wypakować, to klikamy prawym. Będzie taki plik, o taki jak tutaj. I klikamy prawym, wypakuj tutaj. No i jeżeli już to wypakujecie, to powinno się coś takiego otworzyć. I pierwsze, co robicie, zanim cokolwiek ruszycie stąd, klikacie sterowniki i jest to tylko dla kart NVIDIA. Więc jeżeli macie kartę NVIDIA, to musicie to sobie zainstalować. No i jeżeli już to zainstalujecie, to przechodzimy sobie do tego, to się nazywa GeForce Experience. No i jeżeli to już nam się włączy, jeżeli wam się otworzy, będzie to wyglądało prawdopodobnie w taki sposób, tyle że wy będziecie musieli się zalogować. Po prostu logujemy się tutaj i jeżeli już zalogujecie się i aplikacja was puści, to klikamy sobie na zakładkę sterowniki. Jak widzicie, tutaj jest tutaj jakby sterownik GeForce Ready. Ja tego nie pobieram teraz, ponieważ jeżeli zacząłem to pobierać, to po prostu wywaliłoby mi komputer i nagrywanie, więc jeżeli po prostu nie nagrywacie czegoś albo coś wam się nie pobiera w tle, to na razie nie instalujcie tych sterowników, to tylko wtedy, jeżeli wam się skończy. Mi tutaj się automatycznie pobiera sama aktualizacja i potem sobie ją zainstaluję, ale jeżeli wam się przydaje tak samo jak mi, to naprawdę zainstalujcie to, ponieważ to daje bardzo, bardzo dużo. Więc jeżeli już to wam się zrobię, tylko poczekam, aż to się skończy, to przechodzimy sobie do paczki. No i pierwsze, co robimy, to wchodzimy sobie tutaj do ustawienia Epic Games, więc w tym celu włączamy sobie Epica. No i po prostu czekamy tak samo, aż się włączy. Że już się wam Epic Games włączy, to jedyne, co musicie zrobić, to przechodzimy sobie bibliotekę i klikamy tutaj na tą listę, żeby nam się wszystkie gry wyświetliły i łatwiej, żebyśmy mogli znaleźć Fortnite'a. Więc jeżeli już znaleźliście, to klikamy te trzy kropki w tym miejscu i klikamy opcję. I teraz, jak widzicie, tutaj się wszystko wyświetliło i polecam w ogóle tutaj sobie odznaczyć to, ponieważ no zabiera to troszeczkę FPS-ów. Jeżeli już sobie to odznaczyliście, to co robimy teraz? Wchodzimy sobie ustawienia i zjeżdżamy na sam dół i tutaj musimy znaleźć Fortnite. Jeżeli znajdziemy Fortnite, klikamy dodatkowe argumenty wiersza polecenia. I teraz przechodzimy sobie do tego folderu, który nazywa się ustawienia Epic Games, wchodzimy do komenda TXT i kopiujemy to wszystko. I teraz uwaga, jak widzicie, w tym miejscu znajduje się preferred procesor 16. Co to oznacza? To oznacza, że mamy tutaj 16 wątków w moim procesorze, dlatego ja dam sobie 16 i przekopiuję to tak samo jak mam tutaj. Ale wy możecie mieć mniej bądź więcej, więc aby to sprawdzić, klikacie na klawiaturze skrót klawiszowy Ctrl Shift Escape i włącza wam się teraz w tym momencie manager zadania, mi się włączy na drugim ekranie. No jeżeli już wam się włączył, to po prostu w tym miejscu klikamy wydajność. Jeżeli klikniecie wydajność, klikamy sobie na CPU i w tym miejscu, jak widzicie, procesory logiczne. Ja mam 16, więc po prostu zostawiam sobie 16 w tym miejscu. Jeżeli macie inną liczbę, to po prostu tutaj wpiszcie. No jeżeli macie to, to po prostu ustawienia, wyłączamy to, wyłączamy Epic Games i włączamy jeszcze raz. Ja nie będę teraz włączał, ponieważ po prostu nie chcę, żeby to się długo jeszcze włączało mi w tle, więc jeżeli to już wkleiliście, to gotowe. Następne, co robimy, to wchodzimy sobie w ustawienia Fortnite. I teraz musicie dostosować sobie, jak chcecie, żeby wasza gra wyglądała. Czy chcecie, żeby była pod jakość, żeby były te ustawienia no, optymalne, czyli troszeczkę pod jakość, trochę pod wydajność, a tu już całkowita wydajność, czyli po prostu robimy jak najbardziej, żeby gra miała tą wydajność, żeby ta grafika była jak najsłabsza. No i ja polecam wam zrobić ten trzeci sposób, więc w tym celu wchodzimy sobie w wydajność, kopiujemy sobie to i teraz klikamy Windows R na klawiaturze i wpisujemy tutaj %appdata% i wchodzimy sobie w to i cofiemy się do AppData, do Local i tutaj klikamy F i wyskakuje na tutaj Fortnite Game. Wchodzimy Saved, Config, Windows Client
No i Game User Settings, jak widzicie, jest tu. No i co robimy, to przerzucamy sobie po prostu ten z tego folderu wydajność tutaj i klikamy tak zamień. Ja tego nie robię, ponieważ nie chcę sobie tych ustawień robić, bo ja mam swoje własne, ale jeżeli po prostu ktoś czuje taką potrzebę, to polecam to zrobić, bo to jeżeli nie macie swoich ustawień, naprawdę wam pomoże. Teraz przechodzimy sobie do ustawień w systemie. Jest tutaj w sumie mało rzeczy i teraz od razu wam powiem, co to robi, żebyście się nie przestraszyli, że zepsuję wam komputer czy coś w tym stylu. Więc aplikacja startupu. Wchodzimy sobie do pierwszego, otwiera wam się ustawienia. I teraz, co tutaj robimy? Wyłączamy sobie wszystko, co nie jest wam potrzebne wtedy, kiedy włącza wam się komputer. Czyli na przykład mi nie jest potrzebne Messenger, więc wyłączam to. To przyspieszy wasze włączanie systemu. Mój komputer włącza się w tym momencie, już wam pokazuję. Wchodzę sobie do menedżera zadań. Mój komputer włącza się 16 sekund, więc jeżeli sobie bym włączył to wszystko, to pewnie włączyłby się, załóżmy, w 8 sekund, coś takiego, więc im mniej programów dacie na autostart, tym szybciej on się będzie włączał i tym szybciej będzie działał. Więc jeżeli już to ustawiliście, klikamy sobie aplikację w tle i tutaj po prostu wyłączamy to, ponieważ jeżeli będziemy mieli więcej aplikacji w tle włączonych, tym większym będzie po prostu obciążenie komputera i nie będzie to tak wszystko fajnie działać, więc po prostu sobie to wyłączamy. Następne ustawienia, dodanie Fortnite. I co tutaj musimy zrobić, to wyłączamy sobie tą opcję i zaznaczamy tę aplikację klasyczną i klikamy przeglądaj. I teraz musicie wejść do tam, gdzie macie Fortnite'a, czyli ja mam na dysku SSD M2, na dysku C, więc wchodzę sobie Program Files, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64. I w tym miejscu będą takie cztery tutaj fajne F-ki i na każdą tą F-kę musimy sobie kliknąć dodaj. Więc klikam dodaj i klikam opcję, wysoka wydajność, zapisz. I kolejne, dodaj, druga z góry, które ja wziąłem wcześniej, Fortnite Launcher, czyli teraz biorę te trzy, czyli pierwsza, na górze opcje, wysoka wydajność, kolejne, przeglądaj, to tak samo robimy, opcja, wysoka wydajność i przeglądaj i ostatnie jeszcze tutaj to, dodajemy opcję, wysoka wydajność. No i wszystkie cztery dodaliśmy na wysoką wydajność, więc będzie to wszystko lepiej działać. Wyłączamy sobie to i kolejna optymalizacja dostarczenia. Co to robi? To wam też pomoże obniżyć ping, ponieważ jeżeli to zrobicie, to po prostu nie będą wam automatycznie pobierane aplikacje, update'y po prostu do Windowsa. No i klikamy sobie tutaj w tym miejscu optymalizacja dostarczacia i wyłączamy to, ponieważ uwierzcie mi, to bardzo dużo dało, więc możecie sobie potestować, jeżeli nie chcecie tego, nie wyłączać, ja naprawdę polecam. Więc jeżeli już to wyłączyliście, klikamy sobie wyłączanie Game Bar, no i po prostu to wyłączamy. Ja sobie to włączę, ponieważ bardzo używam, ale jeżeli macie słabszy komputer, to włączcie sobie to. Ja tego używam, aby grać w Forze ze znajomymi, więc jeżeli chcecie po prostu, nie musicie, żebyście nie musieli wchodzić, a grać akurat w Forze, no to nie wyłączacie sobie tego, ale jeżeli nie gracie, to wyłączcie sobie to całkowicie, ponieważ to zżera też procesor i kartę graficzną. Więc jeżeli już to wszystko wyłączyliście, to po prostu wchodzimy sobie w usuń temp files. I teraz zaznaczamy sobie tutaj wszystko, delete i klikamy tak. I jeżeli coś takiego wam wyskoczy, to klikamy sobie pomiń, jeszcze raz pomiń i wszystko powinno być w koszu. Cofamy się i klikamy sobie delete temp files. Tu tak samo Ctrl A i delete. Tak. I tutaj klikamy pomiń, jeżeli coś takiego wyskakuje, znowu pomiń. Czekam, aż to wszystko się skończy. Tutaj jeszcze mam jakiś błąd, ale po prostu sobie kliknę X-a. Jeżeli wam to się zbuguje, tak samo kliknięcie X-a. No i teraz po prostu przechodzimy sobie do kosza. Ja tutaj przyciągnę kosz wam na drugi ekran, ponieważ mam na pierwszym ekranie mój kosz. Więc daję sobie tu, opróżnij kosz i usuwamy wszystko. I tutaj powinno się wszystko usunąć ładnie, nie powinno żadnego problemu. I teraz, uwaga, dwie rzeczy najważniejsze. Pierwsza to Fortnite Nova Priority, więc po prostu sobie wchodzimy, klikamy tak, cały czas potwierdzamy i to co robi nam, to nam po prostu ustawia Fortnite'a na normalny priorytet, czyli że on mógłby wcześniej być na niskim i teraz po prostu ustawiamy go na normalny. I tutaj, uwaga, najważniejsza rzecz, ponieważ musimy sobie kliknąć to prawym, uruchom jako administrator i zaakceptować. Jeżeli już to zaakceptujecie, to wyskoczy wam takie okienko, teraz nie przestraszcie się, ponieważ będziemy tak jakby ustawiać naszą kartę graficzną, aby działała na wyższych obrotach. Więc w tym celu wchodzimy sobie tutaj na waszą kartę graficzną. W moim przypadku jest to Nvidia GTX 1066 GB. No i po prostu klikam sobie tutaj Undefined i klikam na High. Apply. No i teraz powinno wszystko się tutaj zastosować i klikam po prostu X-a. I to by było na tyle z tego folderu. Jeszcze jedną rzecz, którą chcę wam zrobić, żebyście to zrobili, chcę wam pokazać, to wpisujemy sobie edytuj plan zapisania, plan zasilania. Przechodzimy sobie tutaj opcję zasilania i wybieramy sobie tutaj utworzenie nowego planu. W którym miejscu to było, utwórz plan zasilania i dajemy sobie wysoka wydajność. Klikamy dalej,
No i utwórz, i teraz szukamy sobie tutaj, mój plan jest standardowy 2, on jest w tym miejscu. Ja sobie nazwałem po prostu najwyższa wydajność to, ale wy możecie sobie nazwać to całkiem inaczej, więc ja to mam tak nazwane, więc to wybieram. Nigdy nie dajcie na zrównoważony, ponieważ strasznie wam to obniży FPS-y. No i co robimy teraz? To po prostu klikamy sobie prawy na pulpit i panel sterowania NVIDIA. Będzie to ostatni krok, ponieważ tutaj jeszcze musimy zmienić kilka ustawień. Od razu mówię, że jest to tylko dla kart NVIDIA, więc jeżeli macie kartę na przykład z AMD, to po prostu to wam nie wyskoczy, nie możecie tego panelu otworzyć. Więc jeżeli już wam to wyskoczy, to klikamy sobie tutaj w tym miejscu zarządzanie ustawieniami 3D. I co robimy? To tak. Po pierwsze, zjeżdżamy sobie niżej i znajdujemy filtrowanie tekstur na jakość i dajemy sobie tutaj na wydajność. Nie dawajcie na wysoką wydajność, ponieważ mogą zacząć się problemy, ale dajemy sobie wydajność po prostu. Tak samo zjeżdżamy sobie do dołu i tutaj musicie znaleźć tryb zarządzania energią. Klikamy sobie tutaj preferuj maksymalną wydajność, pewnie będziecie mieli tutaj na optymalną moc, ale klikamy sobie preferuj maksymalną wydajność. No i z tych ustawień to było wszystko, więc klikamy sobie zastosuj, powinno wam wyskoczyć, chwilę ekran pomiga i wszystko będzie dobrze. Teraz, aby zastosować te ustawienia, musimy sobie przejść do wyreguluj ustawienia obrazu korzystając z. I teraz, użyj zaawansowanych ustawień obrazu 3D. I po prostu już automatycznie to wam się zrobi wszystko, jeżeli ustawiliście tak jak ja tam. No i jeżeli to wszystko, to możecie sobie jeszcze zrobić tak, że po prostu wchodzimy sobie tutaj i wyłączamy sobie aplikacje, które są nam zbędne, jeżeli gramy. Jeżeli wyłączymy większość, to oczywiście będziemy mieli większą wydajność. I z dzisiejszego filmu to by było na tyle. Pamiętajcie, aby wpisać mój kod w sklepie, czyli Souli, jeżeli wam pomogłem. I widzimy się w kolejnym filmie. Siema!